28 lipca 2013 roku to była zwyczajna niedziela dla Roberta Hoglanda, a przynajmniej taka się wydawała. Zrobił zakupy w piekarni, kosił trawę, grał w skrable, a jednak, gdy następnego dnia jego żona będzie na niego czekać, aż odbierze ją z lotniska, jego telefon okaże się być wyłączony. Robert zniknął z ich domu zostawiając za sobą małą kolekcję poszlak, które wskazywały w naprawdę wielu kierunkach. Dzień dobry i witam ponownie w Aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy, i wypuszczam nowe odcinki na YouTube w każdą niedzielę, a później w ciągu tygodnia na innych platformach do słuchania podcastów. Dziś mam dla Was jedną z tych historii, która, można powiedzieć, może trochę zmieniać nasze spojrzenie i rzucać nowe światło na to, co wiemy, co uważamy o zaginięciach w obecnej epoce, to znaczy mam na myśli w takich czasach cyfryzacji, kiedy prawie wszystko, co robimy, zostawia ślad. Bo mimo, że sprawa dzisiejszego zaginięcia może się zacząć typowo to znaczy mężczyzna znika, i wiele wskazuje na to, że stało mu się coś złego zakończenie okaże się być zaskakujące. A więc witam raz jeszcze w aneksie jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie. Weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy od tego, kim jest główny bohater naszej historii. W roku 2013 Robert Hogan miał 50 lat. Przyjaciele mówili na niego Hogi. Mieszkał w tym, tym czasie w miasteczku Newtown w stanie Connecticut. To była okolica, w której się urodził, wychował i spędził kawał swojego życia. Mieszkał razem ze swoją żoną. Imieniem Lori. Byli razem od wielu dekad. Poznali się około 30 lat wcześniej, w szkole kucharskiej zresztą. Oboje byli kucharzami z zawodu i wykształcenia. Lori zresztą w tamtym czasie uczyła gotowania w szkole. Pada miała trzech synów obecnie dorosłych: Chrisa, Maxa i sama. W czasie zniknięcia Roberta, około 2013, jedynie Max mieszkał z rodzicami w domu. Mieszkali w niedużym domu przy ulicy Glen Road w sąsiedztwie. Sandy Hook na obrzeżach Newtown. Sandy Hook możecie kojarzyć chociażby z głośnej strzelaniny w szkole, która zresztą miała miejsce niedługo przed tymi wydarzeniami. W ogóle w tamtej okolicy zdaje się wydarzyło się bardzo dużo głośnych spraw kryminalnych, sporuszonych chociażby tutaj wcześniej między innymi morderstwo Heli Crafts. Robert miał wieloletnie doświadczenie jako kucharz w różnych restauracjach, ale nie był do końca zadowolony z tej pracy. Głównie dlatego, że jest to właśnie praca, która często wymaga pracowania późnymi wieczorami do późna, w długich godzinach, również w weekendy. Przez co gdyby był trochę młodszy, miał tam 30 kilka lat i też mniejsze dzieci. Zaczął narzekać, że po prostu pracuje tak długo i to zwykle jeszcze w czasie, gdy jego dzieci mają wolne od szkoły i są w domu, czyli wieczorami i w weekendy, że prawie w ogóle ich nie widuje. Dlatego też w roku 2001 zrobił licencję rzeczoznawcy majątkowego i zaczął zajmować się wyceną nieruchomości. Niedługo później zrezygnował w ogóle z pracy w restauracjach i w czasie zaginięcia pracował w recepcji kancelarii. Była to praca, którą dostał po znajomości, była prowadzona przez jego przyjaciela. I tak dochodzimy do lipca 2013 roku. Wtedy żona Roberta Lori wyjechała na wycieczkę do Turcji. Miała tam spędzić łącznie 17 dni. Była to wycieczka razem z kilkoma przyjaciółkami z tego co wiem z pracy, ze szkoły, w której pracowała. Była zaplanowana od dawna z dużym wyprzedzeniem. I w czasie swoich wakacji Lori była w stałym kontakcie z Robertem. Praktycznie codziennie. Zwykle komunikowali się wysyłając sobie e-maile. Wszystko było tak jak zawsze. Nic nie zapowiadało, że Robert ma nagle zapaść się pod Ziemię. Lody miała wrócić do Stanów 29 lipca, to był poniedziałek. Przylatywała na lotnisko Kennedy'ego w pobliskim Nowym Jorku. Już wcześniej ustaliła z Robertem, że ten przyjedzie ją odebrać. Robert wiedział, o której ląduje, znał numer jej lotu. Przypomniała mu zresztą o tym dwa dni przed swoim przylotem. Później okaże się również, że Robert nie zapomniał o tym, czy nie przegapił tego e-maila i dobrze o tym wiedział. Bo nawet właśnie w poprzednim tygodniu w pracy wspomniał kilku osobom, że Lodi wraca w poniedziałek i że jedzie ją odebrać. Coś wydarzy się jednak prawdopodobnie dzień wcześniej, 28 lipca, w niedzielę. Mimo, że z tego co wiemy, był to dzień taki jak wszystkie dzień wolny, ale Robert wstał wcześniej, bo już przed siódmą rano tamtego dnia robił zakupy w ulubionej piekarni. Pojechał też zatankować. Co znów, biorąc pod uwagę, że następnego dnia miał przebyć trochę dłuższą drogę, niż przebywa zazwyczaj, bo musiał pojechać do Nowego Jorku, aby odebrać swoją żonę, to to znów właśnie zdaje się pasować do tego, że w tamtym momencie planował przyjechać na jej spotkanie tak jak ustalili. Później okaże się, że na tej stacji benzynowej Robert kupił również mapę drogową wschodnich Stanów Zjednoczonych. Nie potrzebował jej raczej po to, aby pojechać na lotnisko Kennedy'ego, bo Nowy Jork był blisko i jeździł tam często i zdecydowanie nie potrzebował do tego mapy. Po co więc była mu ta mapa? Robert był trochę staroświeckim człowiekiem, jeżeli chodzi o używanie smartfonów czy nawigacji, więc faktycznie gdyby planował gdzieś wyjechać, to wolałby mieć mapę drogową pod ręką. A wszyscy wiedzieli też, że gdzieś w sierpniu planował zabrać swojego syna Maxa na wycieczkę w góry, w Apalachy. Więc czyżby kupił tę mapę właśnie po to, aby później wykorzystać ją na ich wycieczce? Czy może planował wyjechać i uciec? I po to była mu ta mapa. Według zeznania jego syna Maxa, po tym, gdy załatwił o potanku kilka spraw, jego ojciec wrócił do domu i prawdopodobnie spędził tam większość dnia. Grał w Scrabble na komputerze, jedna z jego ulubionych gier. Zapłacił również kilka rachunków przez internet. Po czym, niczym typowy amerykański tata mieszkający na przedmieściach, wyszedł, aby skosić trawę. Był zresztą widziany przez wielu sąsiadów, jak to robi. W czasie właśnie, gdy był przed domem, jego syn Max wyszedł, poprosił o pozwolenie na pożyczenie jednego z ich samochodów, aby gdzieś pojechać. Dostał to pozwolenie, zabrał więc samochód i wyszedł z domu. Jak Max później powie, to był ostatni raz, kiedy widział swojego ojca. Na szczęście dla niego również wielu sąsiadów potwierdzi tę historię. To znaczy widzieli, jak Robert przerywa koszenie trawy, aby porozmawiać krótko ze swoim synem, po czym ten syn wsiada do samochodu i odjeżdża. Nie wiemy, co z Robertem dzieje się dalej. Następnego dnia, w poniedziałek, około godziny 16:00 Zgodnie z planem, zresztą Lori wylądowała w Nowym Jorku i zdziwiła się, że Robert nie czeka na nią w umówionym miejscu. Próbowała się do niego dodzwonić, ale telefon zdawał się być wyłączony. To jeszcze tak jej nie zdziwiło. Robert miał tendencję, aby zapominać, naładować swój telefon, czy w ogóle o nim zapominać. I zdarzało mu się właśnie, że często bateria mu upadała, gdy był gdzieś poza domem. Sądziła, że jej mąż jest może w drodze po nią, może się spóźnia. Czekała więc, dała mu około dwie godziny. Gdy do tego czasu się nie pojawił i nie było z nim kontaktu, w końcu, będąc bardzo zmęczoną po długiej podróży, pojechała taksówką do domu swojej przyrodniej siostry, która mieszkała w pobliżu, na Brooklynie. Została u nich na noc, a następnego dnia o poranku jej rodzina zawiozła ją do jej domu w Connecticut. Przez cały ten czas Lori próbowała ustalić, co stało się z jej mężem. Zadzwoniła w końcu do przyjaciela Roberta, tego, który prowadził tę kancelarię, której Robert pracował i dowiedziała się, że Robert w poniedziałek, jak i później też we wtorek, nie przyszedł do pracy. Nie zgłaszając nikomu, że coś się stało czy że jest chory, to dało jej już bardzo duży powód do zmartwienia. Wróciła do domu we wtorek rano i odkryła, że jego samochód dalej stoi na podjeździe, ale po jej samochodzie nie było śladu. Jej syn Max powiedział, że nie widział ojca od niedzieli rano, potem gdy wyszedł z domu, gdy ojciec kosił trawę. Jak zeznał i Max, i sąsiedzi, Robert był wtedy ubrany w biały podkoszulek i spodenki khaki, które później znaleziono faktycznie ubrudzone i wrzucone do prania. Max jednak nie miał pojęcia, co stało się później z ojcem. Od tamtego czasu również nie widział go i nie miał z nim kontaktu. Laurie w ich domu znajdzie wszystkie osobiste rzeczy Roberta. Jego telefon komórkowy, leki na nadciśnienie, Dokumenty, paszport, portfel, również dwie pary ulubionych butów, które w lecie cały czas nosią na zmianę. Innymi słowy, wszystko, co zabrałby ze sobą, gdyby chciał wyjść czy zniknąć na dłużej. Co ciekawe, jednak jego telefonu i portfela nie znalazła tak od razu. Na początku sądziła, że te zniknęły razem z nim. Dopiero kilka dni później, sprzątając, znalazła je bodajże na krześle czy na jakimś fotelu w sypialni, Przykryte jakąś maskotką czy ozdobą. Trochę tak, jakby ktoś je tam położył, tak że niby trochę były na widoku, ale jednak były ukryte. W taki sposób, że prawdopodobnie nie zostałyby znalezione od razu, ale właśnie dopiero w ciągu kilku kolejnych dni. I już tego samego dnia, we wtorek, Lori zgłosiła zniknięcie swojego męża na policję. I początkowo ważnym ogniwem w tej całej historii zdawał się być Max, ich syn. Wiem, że powiedziałam już wcześniej, że Max nie wiedział, co stało się z jego ojcem, ale gdy Lori na początku przyjechała do domu, to Maxa też w tym domu nie było. Jak i nie było jednego samochodu, jej samochodu. Więc zgłaszając zaginięcie Roberta, oczywiście od razu też zgłosiła, że zniknął jej samochód. Dosyć łatwo można było w tamtym momencie dodać dwa do dwóch, że Robert musiał gdzieś tym samochodem odjechać, oddalić się i znalezienie samochodu może prowadzić do znalezienia Roberta. Rozesłano więc wiadomość do wszystkich policyjnych jednostek, aby wypatrywały Volkswagena Golfa należącego do Lori. I ten dosyć prędko został znaleziony, bo bodajże albo tego samego, albo następnego dnia. Zauważono go w Bridgeport, miejscowości około 30 km na południe od Newtown. Zaparkowany zresztą w nie najlepszej części miasta. Zaparkowany w miejscu niedozwolonym, na prywatnym terenie. Ale samochód nie był porzucony, bo ktoś nim siedział. I był to Max który w tamtym momencie został zatrzymany. Max przyznał, że przyjechał tam samochodem swojej mamy, aby kupić narkotyki. Utrzymywał, że ma pozwolenie, aby korzystać z jej samochodu, ale ona temu zaprzeczyła. I Max został w tamtym momencie zatrzymany. Po pierwsze, ponieważ miał przy sobie nielegalne substancje i przebywał na prywatnym terenie bez pozwolenia. Ale oczywiście policjanci w tamtym momencie sądzili, że przesłuchując i naciskając na Maxa, Otrzymają dosyć prędko odpowiedź, co stało się z Dobettem, jego ojcem. Max jednak obstawał przy tym, że nie wie, co się stało. Widział swojego ojca po raz ostatni w niedzielę i od tego czasu nie miał z nim kontaktu. I zatrzymajmy się przy nim na chwilę, bo okazuje się, że Max był ostatnio źródłem nieustannych zmartwień i problemów Lori i Roberta. Od kilku lat już zmagał się z uzależnieniem od narkotyków, był w przeszłości na... Odwyku, przez jakiś czas mieszkał potem u swoich dziadków, a obecnie wprowadził się do swoich rodziców, czego oni też chcieli. Mieli nadzieję, że tym sposobem trochę bardziej będą mogli mieć na niego oko, że pomogą mu wrócić do normalności. Ale droga do tej normalności nie była prosta, bo Max w tamtym czasie nie był trzeźwy i znów wrócił do używania różnych substancji. Co najmniej raz w czasie mieszkania o swoich rodziców zdarzyło się, że podbierał im pieniądze, czy próbował coś ukraść, aby to sprzedać i sfinansować swój nauk, ponieważ oczywiście nie jest to tanie. I Lori, przed swoim wyjazdem na wakacje, obawiała się, że pod jej nieobecność coś właśnie może zginąć. Zwłaszcza obawiała się o swoje dwa laptopy, które miała. Jeden prywatny, a drugi był do pracy. Prosiła Roberta, aby miał oko na jej rzeczy, zwłaszcza na te dwa laptopy właśnie. I Robert uznał, że najlepiej będzie, jeżeli te laptopy nie będą właśnie gdzieś leżały w domu, gdzie Max ma do nich łatwy dostęp, więc zaczął szukać miejsca, by gdzieś je zamknąć na klucz. I uznał, że najlepiej będzie, jeżeli schowa te laptopy w samochodzie Lori, w jej Volkswagenie. Kryje je tam, samochód oczywiście zamknie na klucz i zostawi w zamkniętym garażu. Sądził, że to dobry pomysł. Ale jakiś czas po wyjeździe Lori na wakacje, Max pożyczył ten samochód bez pytania. Został się jakoś do kluczyków i gdy wrócił, to laptopów w tym samochodzie już nie było. Zniknęły. Jego ojciec oczywiście był wściekły, ale Max stwierdził, że on niczego z nimi nie zrobił. Wcale ich nie sprzedał. Wręcz przeciwnie. Pojechał tym samochodem faktycznie, aby kupić narkotyki. Gdzieś w międzyczasie odkrył, że są w nim te laptopy i bojąc się, że zostaną skradzione, ukrył je w jakimś opuszczonym budynku. A gdy po nie wrócił, to już ich nie było. Uważał, że zostały skradzione przez dilerów narkotykowych. Coś, w co Robert mu nie wierzył. I nie da się ukryć, ta historia nie brzmi zbyt wiarygodnie. Raczej faktycznie sprzedał albo oddał tym dilerom te laptopy, aby spłacić swój dług czy kupić więcej narkotyków. Ale Robert był oczywiście wściekły. Wysłał długiego przepraszającego e-maila do Lori, informując ją o sytuacji, przepraszając i biorąc całą winę na siebie. Czuł się wyraźnie winny. Był zły na siebie, że zamknął te laptopy w samochodzie. Pa, jak Max powie, nawet kazał się swojemu synowi zawieść na spotkanie z tymi dealerami w celu odzyskania komputerów, ale nic z tego nie wyszło. Ci mężczyźni powiedzieli, że o żadnych komputerach nic nie wiedzą, i ogólnie wszystkiemu zaprzeczyli. Ale jak tutaj widać, Robert tak bardzo obwiniał się o tę sytuację, że postawił się w raczej niebezpiecznej sytuacji. Doprowadził do konfrontacji z mężczyznami, którzy potencjalnie mogli być niebezpieczni. Czy to świat narkotykowy mógł więc mieć coś wspólnego ze zniknięciem Roberta, czy mogło stać mu się coś złego? Co też ciekawe, to nie był pierwszy raz, kiedy Robert zniknął bez słowa w taki sposób. Co znowu właśnie powoduje, że wszystkie teorie, kierunki śledztwa mogą pójść w naprawdę przeróżne strony. Okazuje się, że w roku 1994, czyli w zasadzie kawał czasu temu. 19 lat wcześniej w momencie gdy zaginął. Lori i Robert, wtedy z trójką małych dzieci, podjęli decyzję o przeniesieniu się do Kalifornii. Sądzili, że tam znajdą lepiej płatne prace. Stad jednak nie był łatwy, bo na początku żadne z nich nie mogło znaleźć pracy i ta przeprowadzka na zachodnie wybrzeże nie była tak kolorowa, jak im się na początku wydawało. Ale w końcu Robert znalazł pracę jako kucharz w restauracji. Zdało się, że wszystko w końcu zacznie się układać. Aż tu nagle Robert pewnego dnia zniknął. Wyszedł do pracy, ale już nie wrócił. Gdy Lori zadzwoniła do restauracji szukając go, odkryła, że wcale nie miał tego dnia zmiany. Mało tego, został zwolniony dwa dni wcześniej, co też ukrył przed swoją rodziną. Wtedy jednak znalazł się dosyć prędko, bo po około trzech tygodniach. Nie ukrywał się wtedy też jakoś szczególnie dobrze, bo dalej jeździł swoim samochodem, i używał karty kredytowej, do której Lori również miała dostęp, więc po transakcjach, po wszystkich płatnościach, jakich dokonywał, dosyć łatwo go wytropiła. Gdy go znalazła, Robert powiedział jej, że zniknął, uciekł z poczucia winy. Nie potrafił przyznać się, że stracił pracę i że może nie być w stanie utrzymać swojej rodziny. Powiedział, że nie potrafił wtedy spojrzeć im w oczy, z poczucia wstydu, więc zniknął. Niedługo później podjęli decyzję o powrocie na wschodnie wybrzeże i zostali razem. Jakiś czas później przeszli okres separacji. Rozstali się na dwa lata i dwa lata żyli osobno, co według Lori wyszło im na dobre, bo po tym czasie uznali, że jednak chcą być razem i ponownie się zeszli. I Lori teraz wydawało się, że pomiędzy nimi było dobrze. Że zostawili wszystkie problemy za sobą i teraz są szczęśliwi. Zaczynali nawet planować wspólną emeryturę. Ale ten incydent z lat 90. znów powodował, że może to z jakiegoś powodu Znów zdecydował się uciec. Zwłaszcza, że teraz można powiedzieć, miał doświadczenie. Wiedział, czego nie robić, wiedział, jak został przez Lori wytopiony w 94 roku. Bo co jeżeli Lori by go wtedy nie znalazła? Co jeżeli nie używałby karty kredytowej, a na przykład gotówki, i nie byłaby w stanie go wytopić i znaleźć? Czy również wróciłby do niej po trzech tygodniach? Czy może właśnie przepadłby na dobre? Śledztwo później znalazło jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Na około miesiąc przed swoim zniknięciem Robert ściągnął na swój domowy komputer program, który miał za zadanie dokładnie wyczyścić historię wyszukiwania. Wszystko, co robił i wyszukiwał w internecie. Także faktycznie wiele danych przepadło. Odkryto też, że 25 lipca, czyli na prawdopodobnie 3 dni przed swoim zniknięciem, Robert wypłacił 600 dolarów ze swojego konta. Nie wyczyścił go jednak, na koncie było znacznie więcej pieniędzy, ale tych nie tknął. I 600 dolarów to też nie jest jakaś szczególnie duża kwota. To mogła być kwota, którą wypłacał, aby może za coś zapłacić. Chciał kupić coś, zapłacić za to gotówką. Ale nie udało się ustalić w końcu, na co były te pieniądze. Z tego co wiadomo, nie było ku temu potrzeby. Nie miał żadnych opłat, niczego nie planował kupić. Przyszło mi do głowy, że może za te pieniądze miał nadzieję jakoś odkupić te komputery swojej żony. Odzyskać je, jeżeli wierzył, że to ci dilerzy narkotykowi je mieli. Możliwe, że te komputery nawet nie były te dużo, ale Lodi na pewno bardziej zależało na wszystkich plikach i informacjach, jakie miała na tych komputerach, pewnie w szczególności na tym służbowym. Możliwe więc, że te pieniądze były po to, aby je odzyskać. Albo też taka hipoteza przyszła mi do głowy, chociaż nie widziałam, aby nigdzie się pojawiła: Robert może po prostu chciał kupić nowy komputer dla swojej żony. Niekoniecznie może stać go było na nowy ze sklepu, więc znalazł gdzieś używany przez internet. Gdzieś przez Facebooka, na przykład, czy przez inne strony, gdzie ludzie po prostu sprzedają swoje rzeczy. Bo gdy to przeczytałam, to tak mi się skojarzyło, że zwykle jedyna sytuacja, w której ja wypłacam jakąś większą gotówkę z konta, jest gdy właśnie na przykład kupuję coś używanego od kogoś przez internet i płacę tej osobie w gotówce. Możliwe też oczywiście, że były te pieniądze, aby zacząć nowe życie. Ale 600 dolarów to oczywiście nie jest na tyle duża kwota, aby uciec i gdzieś żyć spokojnie. 600 dolarów starczyłoby mu może na kilka nocy w motelu i jakieś tańsze jedzenie. Oczywiście niepokojący był ten wątek z dilerami narkotykowymi i to Robertem, który wydał się być wręcz zdesperowany, aby odzyskać komputery swojej żony. Czy właśnie przed jej powrotem chciał spróbować odzyskać je raz jeszcze? Co jeżeli znów pojechał w jakieś dziwne miejsce, do gorszej dzielnicy, wypytywać o nie różnych podejrzanych ludzi i coś mu się przytrafiło, kogoś zezłościł? Czy możliwe, że jego syn wiedział więcej? Na początku Max faktycznie zawał się być w centrum wszystkich podejrzeń, ale ostatecznie nie znaleziono przeciwko niemu żadnych dowodów. Nie wykluczono też samobójstwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę stres w ostatnim czasie. Problemy z synem, te skradzione komputery. Robot mocno się o to obwiniał. Nagle został w domu sam na ponad dwa tygodnie. Musiał radzić sobie ze swoim synem i jego problemami sam, bez pomocy Lori. Kilku jego znajomych później powie też, że zwierzył im się, że jest bardzo niezadowolony ze swojej obecnej pracy w kancelarii. I gdyby nie to, że potrzebuje pieniędzy na życie, dawno już by się zwolnił. Były więc przesłanki, że Robert nie był zadowolony ze swojego obecnego życia. Samobójstwo jednak wydawało się dosyć prawdopodobną wersją. Dlatego w czasie poszukiwań, które prowadzono w Newtown i okolicach, przeszukano też wszystkie pobliskie zbiorniki wodne, lasy w pobliżu ich domu, wykorzystano psy tropiące, ale bez skutku. Przez kilka pierwszych miesięcy, może nawet do roku czasu, Lodi wierzyła, że Robert faktycznie może gdzieś być, że uciekł, tak jak 20 lat wcześniej. Ale uważała, że w obecnych czasach nie da się uciec bez... Bez samochodu, bez żadnego zabezpieczenia, zostawiając dosłownie wszystko za sobą, i nie zostać wcześniej czy później wykrytym. Uważała to za niemożliwe. Dlatego, im więcej czasu mijało, tym bardziej godziła się z tą możliwością, że Robert prawdopodobnie nie żyje. Czy to zginął z powodu samobójstwa, czy w wyniku przestępstwa. Oba te scenariusze wydawały się prawdopodobne. Co ciekawe, na przestrzeni lat pojawiło się kilka zgłoszeń, że Robert był widziany w różnych miejscach. Miał być dwa razy widziany na Rhode Island, jako autostopowicz z plecakiem. Szukano go też w Los Angeles, bo tam mieszkał i pracował w przeszłości i dalej miał tam kontakty. Ale miał być też widziany znacznie bliżej domu, bo w styczniu roku 2014 ktoś miał widzieć Roberta w Cicholandzie, na obrzeżach Newtown. W lipcu tego roku znów miał być widziany wchodzący i teraz wychodzący z budynku więzienia w hrabstwie Putman w sąsiedztwie. W obu przypadkach nagrania z monitoringu były zbyt niskiej jakości, aby ocenić, czy to faktycznie mógł być on. Jego rodzina pojawiła się w wielu wywiadach. W roku 2016 pojawili się w odcinku serii Disappeared, również kilka podcastów True Crime, kanałów na YouTube, wypuściło o nim odcinki. Była to sprawa fascynująca, zwłaszcza dlatego, że nikt chyba nie mógł się zgodzić co do jednej, najbardziej prawdopodobnej teorii. Mówimy czasem o tak zwanej brzytwie Okhama, czyli o tym, że to najprostsze, najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie zwykle jest tym właściwym. Ale tutaj chyba nikt nie mógł się zgodzić, które to jest wyjaśnienie. Bo były i poszlaki wskazujące na to, że Robert mógł chcieć rozpacząć nowe życie, były wskazówki sugerujące, że mógł być w nie najlepszym miejscu psychicznie i chcieć odebrać sobie życie, jak i były dowody wskazujące na to, że tuż przed swoim zniknięciem wszedł w kontakty z niekoniecznie bezpiecznymi ludźmi i że mogło mu przytrafić się coś złego. Tak upłynęło prawie 10 lat, 9,5 roku. Do tego czasu jego żona, synowie zdążyli się już pogodzić z myślą, że Robert prawdopodobnie nie żyje, że może wcześniej czy później ktoś gdzieś natrafi na jego ciało. I tak dochodzimy do 5 grudnia 2022 roku, czyli naprawdę niedawno, w małym mieście Rock Hill w stanie Nowy Jork, pewien mężczyzna, 47-letni David, zadzwonił na policję, aby zgłosić, że znalazł swojego współlokatora, któremu od wielu lat wynajmował pokój, martwego w jego sypialni. Miasteczko Rock Hill, mimo że znajduje się w innym stanie, jest jedynie 140 km na zachód od Newtown. I co ten mężczyzna, David, opowiedział policji? W roku 2013 David wystawił ogłoszenie, że chce wynająć pokój w swoim mieszkaniu. Był nauczycielem muzyki na pełen etat, a po godzinach grał w zespole. Niedawno rozwiódł się i teraz szukał sposobu, aby trochę zaoszczędzić na kosztach życia. Na jego ogłoszenie odpowiedział sympatyczny mężczyzna, około pięćdziesiątki, który przedstawił mu się jako Richard King. Powiedział, że dopiero co sprowadził się do miasta i planuje zacząć od nowa, bo tak samo jak David, również dopiero co się rozwiódł. I był to bardzo burzliwy rozwód. Panowie zostali zgodnymi współlokatorami. Po czasie zaprzyjaźnili się i po kilku latach David nawet będzie myślał o Richardzie jako swoim bracie. Richard później wyznał mu, że wyjechał ze swojego rodzinnego miasta po bardzo trudnym rozwodzie i zostawił za sobą dosłownie wszystko. Nawet swoje dokumenty. Powiedział, że z zawodu jest rzeczoznawcą oraz kucharzem. Przeniósł się tam właśnie zresztą dlatego, że znalazł pracę przy wycenianiu nieruchomości w firmie w sąsiednim mieście Middletown. Miał zresztą na własny użytek i jeździł firmowym samochodem. Wszyscy, których Richard później poznał, czy to właśnie w pracy, czy w miasteczku Rockhill, mieli o nim dobre znanie. Uprzejmy, sympatyczny, może trochę cichy. David i Richard mocno się zaprzyjaźnili. David wspomniał, że Richard był wyśmienitym kucharzem. W zasadzie nauczył go gotować. Dobrali zwyczaju, aby co niedzielę razem gotować jeść obiad i oglądać telewizję. David zwrócił uwagę, że Richard nie wspomniał za dużo o swojej rodzinie czy o swoich krewnych i o tym skąd pochodzi. Zauważył, że chyba nie jest z nimi w stałym kontakcie, ale biorąc pod uwagę, że Richard wspomniał o bardzo trudnym rozwodzie, który spowodował, że Richard dosłownie jest dnia na dzień wszystko za sobą zostawił, David uznał, że nie będzie naciskał i wypytywał, bo Richard wyraźnie nie chce o tym mówić. Wiedział jedynie, że Richard ma trzech synów, dorosłych synów, i że jeden z nich zmaga się z uzależnieniem. Richard płacił mu za wynajem gotówką, nigdy nie podpisali żadnej oficjalnej umowy najmu. David nie był nawet pewien, czy Richard ma konto w banku, bo zawsze za wszystko płacił gotówką. Używał też starego telefonu komórkowego sprzed smartfonowej epoki. Po kilku latach, David oddał mu swojego starego iPhone'a, potem gdy wziął nowy telefon. Mężczyźni mieszkali razem zgodnie w tym samym wynajmowanym mieszkaniu do roku 2020. Wtedy David po kilku latach oszczędzania kupił mały dom, również w Rock Hill. I co ciekawe, zabrał Richarda ze sobą. Zaproponował, że zamiast szukać nowego miejsca na wynajem, Richard może po prostu wynająć u niego jeden spokój z, z łazienką. Obu mężczyznom było to na rękę. Richard oczywiście nie musiał szukać nowego mieszkania, a David tym sposobem mógł sobie pozwolić na łatwiejszą spłatę kredytu. Zdaje się, że Richard prowadził bardzo spokojne, proste życie. Trzymał się rutyny i w zasadzie zawsze robił to samo. Chodził do pracy, wracał do domu, nie wyjeżdżał na wakacje. Nie spotykał się z nikim, zdaje się, że nie szukał nowej dziewczyny, nie chodził na randki. Prowadził niezwykle proste życie. Wykorzystując swoje zdolności kucharskie natomiast, udzielał się jako wolontariusz w kuchni społecznej, gotując darmowe posiłki z okazji różnych świąt. Nawet widniał na grupowym zdjęciu wolontariuszy, zdjęciu, które przez jakiś czas widniało na stronie miasta. Tak dochodzimy do 2 grudnia 2022 roku. To był piątek. Richard został wieczorem nagrany przez kamerkę przy drzwiach ich domu. Wszedł do środka trzymając się ręką za plecy, jakby go bolały. Wszedł do domu i nigdy już więcej nie został nagrany wychodzący. David, jak powiem, nie widział, bo nie rozmawiał z nim tamtego wieczoru. Następnego dnia znów wyszedł z domu wcześniej, pojechał w sprawach zawodowych do Nowego Jorku. Zauważył, że samochód Richarda jest zaparkowany w garażu, mimo że normalnie o tej porze Richard wychodziłby już do pracy, bo zwykle pracował w soboty. David założył, że jego współlokator może wziął sobie wolne. Gdy wrócił wieczorem, auto dalej stało na swoim miejscu. Nie widział Richarda przez cały weekend, i generalnie nie było w tym nic dziwnego: mężczyźni nie byli małżeństwem, a nadal jednak współlokatorami. I na co dzień wychodzili, wchodzili, robili co chcieli. Zwykle nie informowali się jakoś szczegółowo o swoich planach. Jednak gdy w niedzielę po południu Richard nie pojawił się na ich cotygodniowym obiedzie, zaczął się martwić. W końcu następnego dnia, w poniedziałek, gdy zobaczył rano, że samochód dalej stoi na podjeździe i Richard nie poszedł do pracy najwyraźniej, zdecydował się wejść do jego części domu, do jego pokoju i znalazł swojego przyjaciela martwego w łóżku. Richard leżał na plecach, z maską na oczach i trzymał się rękami za klatkę piersiową. Wyglądało jakby zmarł we śnie, lub odpoczywając. Później okaże się, że zmarł nazywał serca. I w jego śmierci nie było niczego podejrzanego. Niedawno zresztą jego zdrowie i problemy z wysokim ciśnieniem pogorszyły się, jak powiedział David. Richard musiał nawet zmienić dietę, i na ich niedzielnych obiadach właśnie zaczęli jeść więcej warzyw czy owoców morza. I mniej tłustych potraw i czerwonego mięsa. David więc nagle stracił swojego współlokatora i przyjaciela, którego traktował i o którym myślał jako bracie. Zdał sobie sprawę, że ktoś musi powiadomić jego bliskich, jego synów czy byłom żonę, rodziców, jeżeli jeszcze żyją, o jego śmierci. Ale dotarło do niego, że nie wie nawet jak się nazywają, ani gdzie ich znaleźć. Zabrał się więc do poszukiwań, zaczął przeglądać. Rzeczy Richarda, jego dokumenty, listy i znalazł kilka listów, które do niego przyszły na nazwisko Robert Hogland. Richard uprzedził go, że od czasu do czasu może faktycznie dostawać pocztę na to nazwisko i mimo, że David był trochę zaciekawiony, kim jest Robert Hogland i o co chodzi, nigdy nie wypytywał i Richard też mu tego nie wyjaśnił. Teraz zaintrygowany wygooglował nazwisko Robert Hogland. Sądził, że to może jest jeden z jego synów, brat, ktoś bliski, i może poprzez tę osobę uda mu się znaleźć, bliskich i rodzinę Richarda, ale natrafił jedynie na artykuły i dokumenty o zaginięciu mężczyzny nazwiskiem Robert Hogland z Newtown w Connecticut. Serce mu się zatrzymało, gdy zobaczył zdjęcie poszukiwanego Roberta Hoglanda i zdał sobie sprawę, że bez wątpliwości patrzy na trochę młodszego. Richarda Kinga, jak on go znał. Bo tak chyba nie muszę już dopowiadać, że Richard King i Robert Hogland to ta sama osoba. Hogland więc musiał pod wpływem jakiegoś impulsu uciec od swojej rodziny i swojego dotychczasowego życia w roku 2013 i wylądować nieznacznie dalej w stanie Nowy Jork. Gdzie jakimś sposobem udało mu się, nie wzbudzając niczyich podejrzeń, zacząć nowe życie. Pracował, żył normalnie i nie ukrywał się jakoś szczególnie. Z tego co wiadomo, żył nawet bez dokumentów, a jakimś sposobem miał pracę, pracę, która zresztą wymaga licencji, miał samochód służbowy i jeździł tym samochodem. Do dziś fakt, jak udało mu się tę pracę znaleźć, jest dosyć niewyjaśniony. Zastanawia mnie też, czy on jakimś sposobem zdobył tę pracę znalazł może ofertę tej pracy jeszcze przed ucieczką z Newtown. To dlatego ściągnął program usuwający historię wyszukiwania. Jakoś udało mu się to wszystko osiągnąć, uciekając z Newtown bez samochodu i tylko z około 600 dolarami przy sobie. Rodzina Roberta więc w końcu dostała jakąś odpowiedź na to, co się z nim stało. Wcale nie padł ofiarą morderstwa, jego syn nie miał z tym nic wspólnego, ani też nie popełnił samobójstwa. Zamiast tego uciekł od nich bez słowa. Lori powie, że do dziś nie rozumie tej decyzji. Jeżeli Robert chciał odejść, mógł to zrobić w każdej chwili. Przecież rozstali się już w przeszłości. Nic nie stało mu na przeszkodzie, aby powiedzieć, że chce separacji czy rozwodu raz jeszcze. Ich synowie wszyscy byli też dorośli, więc to nie było tak, że decydując się na rozwód musiałby płacić jakieś bardzo wysokie alimenty. I z tego co wiadomo, w żaden sposób powiedzmy nie był uwięziony w tym związku i w swoim życiu. Mógł w każdym momencie właśnie odejść, tak jak to zrobił. Ale nie było powodu, dla którego nie mogłyby po prostu powiedzieć o tym swoim bliskim. Dlaczego Robert usunął się z ich życia z dnia na dzień praktycznie? Z jednej strony zdaje się, że w jakimś stopniu planował tę ucieczkę wcześniej i było to coś, co chyba chodziło mu po głowie. Kupił mapę samochodową, wypłacił gotówkę, najwyraźniej robił jakiś research, po czym usunął historię wyszukiwania. Możliwe, że była to myśl, która gdzieś tam za nim chodziła i którą rozważał. Ale z drugiej strony w ciągu tego ostatniego dnia swojego starego życia. Kosił trawę, płacił rachunki, grał w skrable, planował odebrać żonę z lotniska, potwierdził to. Tak jakby tamtego dnia, w tą zupełnie zwyczajną niedzielę, stało się coś, co spowodowało, że pod wpływem chwili zrealizował te wszystkie swoje plany i uciekł. Możliwe, że problemy z ich synem przyczyniły się do tego. Wiadomo też, że Robert nie był do końca zadowolony ze swojej pracy. Może w ich małżeństwie nie był też tak szczęśliwy, jak lody się wydawało. W zasadzie wszystko, co Robert czy Richard King powiedział Davidowi, swoim nowym znajomym o sobie, było prawdą. Wyjechał i zostawił wszystko za sobą. Nie skłamał nawet na temat swojego zawodu czy kwalifikacji. Jedyną rzeczą, o jakiej nie wspomniał, było to, że nikt nie wie, gdzie jest. Że niedaleko dalej, 140 kilometrów dalej zaledwie, jest jego rodzina, która go szuka. Że o jego zniknięciu kręcone są dokumenty i nagrywane są podcasty. Że jest oficjalnie osobą zaginioną. Dlaczego po swojej ucieczce nie podnieść słuchawki, nie zadzwonić i nie powiedzieć nic mi nie jest, po prostu nie chcę z wami mieszkać, nie chcę z wami mieć kontaktu, zostawcie mnie w spokoju, zapomnijcie o mnie. Albo chociażby zadzwonić na policję, powiedzieć, aby nie marnowali wysiłków na szukanie go. Możliwe też, że Richard na początku chciał zniknąć tylko na... Krótszy czas znowu. Może tak samo jak wcześniej, chciał wrócić później do swojej rodziny. Ale wiadomo, im więcej czasu upłynie, tym trudniej wrócić. Zwłaszcza, że jego życie zdaje się ułożyło się dobrze. Znalazł pracę, mieszkanie, i zdaje się był z tego wszystkiego zadowolony. Jakie dokładnie były jego motywy, te tajemnice zabrał ze sobą. Ale jego historia chyba właśnie trochę zmienia sposób w jaki możemy patrzeć na inne podobne zaginięcia zwłaszcza te w ostatnich latach bo gdzie właśnie jeszcze można sobie wyobrazić że nie wiem w latach 80 -tych, 90 -tych znacznie łatwiej było uciec i zacząć gdzieś nowe życie unikając wykrycia tak zdaje się że obecnie powinno być to prawie niemożliwe a jednak taki zwyczajny mężczyzna jak Robert Hogland zdawał to osiągnąć nawet nie łamiąc i nie naginając w żaden sposób prawa bo nigdy nie zdobył żadnych fałszywych dokumentów z tego, co wiemy, mieszkał i żył normalnie prawie że pod nosem swoich bliskich. Jeszcze w ramach ciekawostki jest inna, niezwykle podobna sprawa, trochę starsza, która dotyczy zaginięcia mężczyzny, który dzielił z Robertem to samo nazwisko. Hogland. Był to tak dokładnie Richard Hogland. A Robert Hogland na dodatek po swojej ucieczce w swoim nowym życiu przyjął właśnie imię Richard. Richard Hogland, czyli teraz zupełnie inna osoba, to był mężczyzna, który zaginął w Indianapolis w roku 1993. Mieszkał tam ze swoją żoną i dwójką małych synów. Zaginął dokładnie 10 lutego 1993 roku, po tym, gdy zadzwonił nagle do swojej żony, która była wtedy w pracy. Powiedział, że źle się czuje i że jest tak źle, że musi jechać do szpitala. Brzmiało to może jak jakiś stan przedzawałowy czy coś w tym stylu. Linda, jego żona, oczywiście zmartwiona, pyta się, co się dzieje, mówi, że zaraz wychodzi z pracy, może zaczeka na nią razem, pojadą do szpitala, ona go zawiezie. Ale Richard nie chce czekać, mówi, że wychodzi teraz. I to złącza się. Gdy Linda niedługo później wróciła do domu, odkryła, że faktycznie Richarda nie ma i że na dodatek zostawił ich najmłodszego syna samego w domu, bez opieki. Złość mieszała się ze zmartwieniem jak mógł zostawić małe dziecko samo w domu, ale z drugiej strony, skoro je zostawił, może wydarzyło się naprawdę coś złego i poważnego. Zaczęła obdzwaniać wszystkie szpitale, ale bezskutecznie. Później tego samego dnia zadzwonił telefon. Po drugiej stronie usłyszała głos Richarda. Przepraszam, powiedział tylko. Muszę zniknąć. Nie mogę iść do więzienia. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. I dozłączył się, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć. Linda zgłosiła jego zniknięcie na policję. Ale po Richardzie nie było śladu. Tak samo jak Robert Hogland, Richard Hogland nie zabrał żadnej ze swoich osobistych rzeczy. Jego samochód został później znaleziony i porzucony na parkingu lotniskowym. Ale w odróżnieniu od Roberta Hoglanda, Richard miał chyba wyraźny motyw, aby zniknąć. Motyw, który Linda odkryła dopiero właśnie po jego ucieczce. Richard zostawił jej masę długów, o których nie miała pojęcia. Łącznie miał aż 26 kart kredytowych, wszystkie zadłużone do maksimum. Poza tym wziął na nią kredyt, podrabiając jej podpis. Na dodatek, coś o czym Linda zupełnie nie miała pojęcia, policja trochę wcześniej otworzyła śledztwo w sprawie oszust i wyłudzeń, których Richard się dopuścił. Linda była w szoku, ponieważ teraz oczywiście została z tymi wszystkimi długami sama. Richardowi raczej nie stało się nic złego, tylko... Zwyczajnie uciekł, co potwierdził telefon od niego. Udało jej się ostatecznie wnieść sprawę o rozwód, udowodnić, że nie wiedziała o tych długach, że to nie ona wzięła ten kredyt, i tym samym udało jej się zrzec tych wszystkich długów. Ale została sama, bez pieniędzy, bez środków do życia, musiała sprzedać ich dom i zacząć od nowa. Richard dzwonił do niej jeszcze kilka razy. Te telefony okazało się wykonał raz z Wenezueli, raz z Aruby. Linda podejrzewała więc, że ukrywa się gdzieś w Ameryce Południowej. W końcu ułożyła sobie życie na nowo, ale zajęło to trochę czasu. Kolejne podobieństwo ze sprawą Roberta Hoglanda: jeden z ich synów w dorosłości uzależnił się od opioidów. Na dodatek, Linda przez wiele lat była pod policyjną obserwacją. Śledczy nie mogli uwierzyć, że nie miała pojęcia o długach i przekrętach męża, i sądzili, że to wszystko to mógł być plan, który razem wykonali. Linda pomogła mu się ukryć. I może, gdy nadejdzie właściwy czas, Richard ściągnie ją i dzieci do siebie. Ale to nigdy nie miało miejsca, bo Linda istotnie o niczym nie wiedziała. Tak upłynął jej kolejne 23 lata. Richard po raz ostatni nawiązał z nią kontakt w 1994 roku, rok po swojej ucieczce, po tym, gdy wysłał swoim synom kartki z życzeniami urodzinowymi. Po tym zamilkł. Linda... Zdążyła zapomnieć i ułożyła sobie życie na nowo. Tak upłynęły 23 lata. W roku 2006 myślała o Richardzie, jego zmarłym. Aż tu nagle, właśnie pewnego zwyczajnego dnia, gdy prowadziła samochód, otrzymała telefon. Po drugiej stronie mężczyzna, który przedstawił jej się jako policjant z Florydy, i polecił, aby zjechała gdzieś i zatrzymała się, zanim wyjaśni jej, dlaczego dzwoni. Czy znasz Richarda Hoglanda? zapytał. Tak, to mój były mąż wyjaśniła. Zaginął w latach 90. Zostawił mnie. Znaleźliśmy go, usłyszała. Mieszka na Florydzie pod przybranym nazwiskiem. Bo ten Richard Hogland, tak samo jak później Robert Hogland, zostawił swoją rodzinę i pojechał ułożyć sobie życie gdzieś indziej. Z tym że Richard Hogland podjął zdecydowanie więcej wysiłków, aby stworzyć sobie nową tożsamość i zbudować nowe życie. Okazuje się, że uciekł na Florydę, gdzie wynajął pokój od mężczyzny nazwiskiem Edward Semiński. Z rządzeniem przypadku, chyba, Edward miał dorosłego syna, który dwa lata wcześniej, w roku 91, zginął w wypadku. to oczywiście, dowiedział się o tym, i mieszkając w domu tego mężczyzny i myszkując po nim pod jego nieobecność, natrafił i przywłaszczył sobie niektóre z dokumentów jego zmarłego syna. Na ich podstawie zdobył kopię aktu urodzenia. A dzięki niemu zów bez problemu dostał prawo jazdy na Florydzie, jak i inne dokumenty. Ale tak naprawdę prawo jazdy wystarczyło mu, aby stworzyć sobie nową tożsamość, bo w USA jest ono traktowane podobnie jak na przykład nasz dowód osobisty. Od tego momentu Richard Hogland mógł żyć, podróżować, wyrobić sobie paszport, już nie jako Richard Hogland, a jako Terry Seminski. Dosyć prędko znalazł pracę. Wziął ślub już w 1995 roku. I kupił dom na Florydzie. I razem ze swoją nową żoną Mary miały jedno dziecko – syna. Wyjechał więc i zaczął zupełnie od nowa. I okazuje się odniósł sukces. Kupił kilka domów, które zaczął wynajmować, miał kilka samochodów, nawet mały samolot, na który zrobił licencję. I jak został więc złapany, zapytacie? Dzięki genealogii. Bratanek prawdziwego tego Semańskiego – już kilka lat wcześniej zainteresował się pochodzeniem swojej rodziny. Zrobił test DNA, zaczął budować drzewo genealogiczne ich rodziny, szukać krewnych, których nie znał, i odkrył, że ktoś z takim samym imieniem i nazwiskiem, i takim samym drugim imieniem i datą urodzenia, więc znaczy nie był to zbieg okoliczności, takim samym jak jego zmarły wujek, wziął ślub w roku 95 i nawet udało mu się odkryć że figuruje w wielu bazach danych i ma m.in. licencję pilota. Zainstygowało go to. Długo zastanawiał się, co z tym zrobić, ale w końcu doszedł do wniosku, że ktoś skradł tożsamość jego nieżyjącego wujka i zgłosił to na policję. Wystarczyło, że policjanci przyjechali do domu tego mężczyzny i pokazali mu akt zgonu prawdziwego, Tego Semyńskiego, aby ten od razu do wszystkiego się przyznał. Tak też Richard Hogland został aresztowany. Jego obecna żona, Mary, i ich nastoletni syn oczywiście nie mieli o niczym pojęcia. Wyobraźcie sobie poślubić kogoś, mieć z tą osobą dziecko, żyć się od przeszło 20 lat i odkryć, że ta osoba nie jest tym, za kogo się podaje. Że kilka lat wcześniej zostawił swoją żonę i dwójkę dzieci w rozpaczy i w długach. Albo jak czuł się jego syn, gdy odkrył, że jego ojciec nie jest tym, za kogo się podaje, a nazwisko, które mu nadano... Również zostało skradzione i należy do zmarłego mężczyzny. Teraz jednak wszystko wyszło na jaw. Ponieważ przestępstwa popełnione w roku 93. te wszystkie oszustwa, wyłudzenia, długi, przedawniły się dawno, Richard został jedynie oskarżony o kradzież tożsamości w tamtym momencie. Za to też dostał, można powiedzieć, jedynie dwa lata pozbawienia wolności, które już odbębnił i obecnie przebywa na wolności. Ponownie oczywiście jako Richard Hogland, i nie jest do końca jasne, co teraz się z nim dzieje. Z tego co wiadomo, jego obecna żona Mary przejęła cały ich majątek. Dwie historie więc, niezwykle podobne. Niezwykły zbieg okoliczności. Mężczyźni mają te same inicjały, to samo nazwisko, a Hogland nie jest przecież aż tak powszechne nazwisko jak jakiś Smith czy Jones. I taki sam scenariusz. Mężczyźni znikają. Z dnia na dzień, bez uprzedzenia, i potem, gdy ich bliscy zaakceptowali już, że prawdopodobnie nie żyją, odnajdują się nagle. Z tym, że w wypadku Richarda Hoglanda widać wyraźny motyw: długi, wizja pójścia do więzienia za oszustwa, ale u Roberta tego motywu aż tak nie widać. Tak miał swoje problemy, i pewnie było wiele rzeczy, które powodowały stres w jego życiu. Ale jednak co Robert Hogland sobie myślał, i co planował dokładnie, dlaczego zrobił to co zrobił, ten sekret zabrał już ze sobą do grobu. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej historii, w zasadzie o tych dwóch historiach. Ja na pewno przypomnę sobie historię Roberta Hoglanda, gdy będę czytać czy robić research i mówić o innych, może trochę podobnych zaginięciach, które wciąż są nierozwiązane. Powiem, że w takich historiach osobiście często przechylam się ku temu, że osoba, która zaginie w takich okolicznościach, nie żyje. I gdybym poznała sprawę Roberta Hoglanda przed tym, gdy został odnaleziony, to chyba właśnie doszłabym do wniosku, że Robert prawdopodobnie nie żyje. Chyba skłaniałabym się w tym przypadku ku samobójstwu. I byłabym w błędzie, jak widać. Bo to, co jest najbardziej fascynujące, to chyba to, że tuż przed swoim zniknięciem Robert robi to, co zawsze. Nie ma żadnych przesłanek, że coś planuje. Dlaczego ktoś, kto ma zaraz uciec i zacząć nowe życie, zajmowałby się płaceniem rachunków, koszeniem trawnika, czy robieniem zakupów i planowaniem, aby odebrać swoją żonę z lotniska? Wydaje mi się, że musiało wydarzyć się coś, o czym nie wiemy, co w pewnym sensie przełamało tę barierę, jaką Robert miał. To znaczy, wcześniej. Rozważał ucieczkę, rozpoczęcie gdzieś nowego życia i pewnie nie wstał tamtego dnia z zamiarem zniknięcia właśnie, ale w ciągu dnia może stało się coś, co nagle go do tego popchnęło, i w pewnym sensie było to impulsywne. Ale fakt, że udało mu się żyć tak blisko Newtown, pracować, mieć samochód, prowadzić jako tako normalne życie, dalej fascynuje i zaskakuje. To chyba wszystko, co do was dziś miałam. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. Jesteście super. I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa.